aż mnie zabolała w tym momencie sytuacja, która dla każdego posiadacza smartfonu jest chyba najgorszym koszmarem, ale nie w przypadku, gdy tym smartfonem jest nowa Moto X Force. To jest smartfon, który jako pierwszy na świecie posiada specjalny wyświetlacz Shutter Shield. Wyświetlacz składający się z 5 warstw, który jest odporny na zarysowania i jest odporny przede wszystkim na pęknięcia. Wysoka odporność to główna cecha tego telefonu, za pomocą której producent, czyli Lenovo, chce przekonać do siebie konsumentów i trzeba przyznać, że to naprawdę może wypalić. Tym bardziej, że prócz tego smartfon jest odporny również na zachlapania, a pod maską znajdziemy wszystko to, co jest zdecydowanie najlepsze w telefonach z serii Moto X, czyli bardzo mocny procesor Snapdragon 810, czyli 3 GB pamięci operacyjnej, aparat o rozdzielczości ponad 20 megapikseli i, co bardzo ważne, niemal czystą wersję systemu Android, w przypadku której możemy liczyć oczywiście na bardzo szybkie aktualizacje. System jest wzbogacony tylko o kilka funkcji, takich jak wygodna obsługa gestami. Ekran X-Force, poza tym, że jak już wspominałem, jest bardzo wytrzymały, jest też po prostu dobry. Wyświetla świetne kolory, ma przekątną 5,4 cala i rozdzielczość QHD, czyli standardową dla obecnych flagowców. Jedyne, co może od tego telefonu troszkę zniechęcać, to jest cena, bo w tej chwili znamy już cenę tego smartfonu na polskim rynku. Można go kupić, niestety kosztuje on 3100 zł. Jednak być może niektórym osobom taka inwestycja szybko by się zwróciła w przypadku, w którym na przykład zrobiliby z telefonem tak. Gdyby to był inny flagowiec, byłoby po sprawie. Pewnie niemal 1000 zł za naprawę i tyle. Tutaj podnoszę, działa, rewelacja.